nie chcę się ubezpieczać dalej w instytucji państwowej pod nazwą Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Uważam, że sam lepiej zadbam o swoją przyszłość, o przyszłość moich dzieci, niż państwowy moloch, który właściwie tylko pobiera od nas pieniądze, a później jakoś zapomina, że te pieniądze pobrał i nie chce za bardzo ich wypłacać na emeryturze. Wspieramy pana Zolewi w jego walce, bo jest, ma słuszność. Ja sobie wsiądę, jesteśmy całym sercem, całym duchem i fizycznie. Przyjechaliśmy też tutaj, żeby nie był sam. Ale my to przyjaciele wszyscy. To jest Stowarzyszenie Poszkodowanych Przedsiębiorców RP. Notabene też stowarzyszenie, które powstało jakby na krzywdzie, która została nam wyrządzona w świetle prawa, tak, przez ZUS. W świetle przepisów zostaliśmy w zasadzie, no nie wiem, przestępcami, można powiedzieć, bo nagle okazuje się, że działając legalnie, jesteśmy karani jakby za rzeczy, które nie dość nie zawiniliśmy, to jeszcze 10 lat do tyłu. Proszę stojąc, wysłuchać wyroku sygnatura 3 ała 1128 przez 12 wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Dnia 9 maja 2013 roku Sąd Apelacyjny w Łodzi, Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie przewodnicząca sędzia Sądu Apelacyjnego Lucyna Guderska, sędziowie Sądu Apelacyjnego Janina Kaczka i Jacek Zanczkowski. Po rozpoznaniu w dniu 25 kwietnia 2013 roku w Łodzi sprawy Grzegorza Sowy przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych pierwszemu oddziałowi Tomaszowi Mazowieckim o wysokość podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne. Na skutek apelacji Grzegorza Sowy od wyroku Sądu Okręgowego w Teczkowie Trybunalskim z 29 maja 2012 roku, sygnatura akt 5U295/12, oddala apelację. Teraz można usiąść. Przede wszystkim powiem, że w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych przedmiot rozpoznania sądu zakreśla decyzja organu rachunkowego. I w tej sprawie tą sporną decyzją, która wywoła tu spór, tą publiczność dzisiaj zgromadzoną, jest decyzja z 21 lutego, która stwierdza, że pan Grzegorz Sowa jako płatnik składek prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne za miesiące listopad 2011 i grudzień 2012 jest określona szczegółowo w tej decyzji. I pan nie kwestionował, pan Grzegorz Sowa, zarówno wysokości tu określonej przez organ rentowy podstawy wymiaru składek, jak i na ubezpieczenie społeczne, czyli emerytalne, rentowe i wypadkowe. I poza sporem jest, że te kwoty wskazane w decyzji są wyliczone, określone przez organ rentowy prawidłowo. Natomiast jakby w tle pojawia się spór co do tego, czy pan jako prowadzący działalność gospodarczą może, czy musi podlegać obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym, a w konsekwencji opłacać składki z tego tytułu. No w ocenie sądu apelacyjnego apelacja jest bezzasadna, gdyż sąd okręgowy prawidłowo uznał, że zarówno decyzja, jak i w podtekście podleganie przez pana Sowę obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym jest rzeczywiście prawidłowo. Bo poza sporem jest, że pan w okresie objętym tą decyzją, czyli w listopadzie, grudniu 2011, styczniu 2012 prowadził pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej, nie podlegał, nie posiadał innego tytułu do ubezpieczeń społecznych. Niesporne jest również i to, że od grudnia 2011 pan poza składką na ubezpieczenie chorobowe żadnych innych składek na ubezpieczenie społeczne nie opłacał, a w innych raportach nie wykazywał z tego tytułu żadnych należności. W świetle tych okoliczności organ rentowy uprawniony był wydać tą decyzję określającą podstawę należnych na ubezpieczenie rentowe, emerytalne i ubezpieczenie wypadkowe należności. Sąd apelacyjny w pełni podziela stanowisko Sądu Okręgowego, że przepis artykułu 6 ust. 1 punkt 5 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych regulujący właśnie obowiązek podlegania ubezpieczeniom emerytalnym, rentowym przez osoby fizyczne, które na terenie, na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność gospodarczą, jest przepisem bezwzględnie obowiązującym. Obowiązkowe, a zatem przymusowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe
powstają automatycznie z mocy prawa w momencie zaistnienia po stronie ubezpieczonego okoliczności, z którymi ustawa wiąże powstanie określonego tytułu podlegania ubezpieczeniom społecznym. Ten przymus ubezpieczeń społecznych ma służyć zabezpieczeniu danego ubezpieczonego przed określonymi zdarzeniami związanymi czy to z niezdolnością do pracy, starością i tym podobne. Wbrew zarzutom apelacji Sąd Okręgowy prawidłowo uznał, że przepisy ustawy systemowej normujące objęcie skarżącego jako osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym nie naruszają ani artykułu 31, ani 64, ani artykułu 67 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Ten ostatni przepis stanowi o prawie do zabezpieczenia społecznego właśnie w razie niezdolności do pracy ze względu na chorobę czy inwalidztwo oraz po osiągnięciu wieku emerytalnego. I w Konstytucji właśnie, Konstytucja w tym przepisie nadaje mu powszechny charakter i jednocześnie nakazuje ustawodawcy ustanowienie systemu tego zabezpieczenia i określenie systemu jego finansowania. I realizując ten nakaz wyrażony w artykule 67 Konstytucji, wydana została m.in. ustawa z 13 października 1989 roku o systemie ubezpieczeń społecznych. I przyjęty w tej ustawie system zabezpieczenia społecznego opiera się m.in. na zasadzie solidaryzmu społecznego. Czyli nakładając różnego rodzaju obciążenia, czy na pracodawców, czy na pracowników, czy na inne podmioty, które określają, czyli które posiadają określone źródła przychodu. Obciążenia te są częściowo przyjmowane jako swego rodzaju zaliczka na poczet przyszłych świadczeń indywidualnych, a właśnie w pozostałym zakresie są przejawem tego solidaryzmu społecznego. I w ocenie sądu apelacyjnego sąd pierwszej instancji uprawniony był przyjąć, że ta przyjęta przez ustawodawcę regulacja dotycząca podlegania tym obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym nie narusza normy artykułu 67 Konstytucji, ale stanowi właśnie realizację wynikającego z nakazu ustanowienia powszechnego systemu zabezpieczenia społecznego. Powszechnego, czyli obowiązkowego. Nie można też uznać w ocenie sądu apelacyjnego, by kwestionowane przepisy ustawy systemowej naruszały też określoną w artykule 31 Konstytucji zasadę wolności, a także wyrażone w artykule 64 ustawy zasadniczej prawo do własności, innych praw majątkowych i prawo ich dziedziczenia. Trzeba też mieć na uwadze, że zabezpieczenie społeczne opiera się m.in. na zasadach pomocniczości i solidarności, a one są zakotwiczone chociażby w preambule do Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, a zatem wydane regulacje ustawowe muszą być tak kształtowane, by z jednej strony uwzględniały te potrzeby i te nakazy wynikające z Konstytucji, a z drugiej no, możliwości ich zaspokojenia. I te granice tych możliwości wyznaczane są między innymi przez inne, też podlegające ochronie wartości konstytucyjne, na przykład równowaga budżetowa. W ocenie sądu, wprowadzając ten obowiązkowy charakter podlegania ubezpieczeniom społecznym, między innymi właśnie przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą no i w konsekwencji obowiązek opłacania tych składek na ubezpieczenia, ustawodawca zrealizował ten ustanowiony w artykule 67 Konstytucji powszechny charakter zabezpieczenia społecznego w Polsce. Odnosząc się do podnoszonego przez pełnomocnika skarżącego na rozprawie apelacyjnej z zarzutu naruszenia przepisów kodeksu cywilnego, tam chodziło o przepis artykułu 353, 353, 1, 388, paragraf 1, to przede wszystkim należy podkreślić, że powszechnie przyjmuje się, że prawo ubezpieczeń społecznych stanowi odrębną gałąź w stosunku do prawa cywilnego. Jego przepisy mają charakter przepisu prawa publicznego, a zatem stosunek ubezpieczenia społecznego nie jest stosunkiem cywilnoprawnym opartym na równorzędności jego podmiotów i wzajemności świadczeń, lecz uregulowanym ustawowo stosunkiem publiczno-prawnym opartym na zasadzie solidaryzmu, jak już wcześniej mówiłam, a wynikające z niego świadczenia nie są świadczeniami cywilnoprawnymi. A zatem wobec braku na przykład odpowiednika w postaci na przykład jak w kodeksie pracy artykułu 300, który stanowi odesłanie do możliwości stosowania w sprawach nieuregulowanych w kodeksie pracy przepisów kodeksu cywilnego,
to sprawa z zakresu zabezpieczenia społecznego takiego odesłania wyraźnego nie ma. Zatem nie ma możliwości, bo wyraźnie przepisy ustawy systemowej, jak na przykład w artykule 84 ust. 1, wskazują na możliwość stosowania przepisów kodeksu cywilnego, a więc tylko tam, gdzie ustawa systemowa wyraźnie pozwala na stosowanie przepisów prawa cywilnego, taka możliwość istnieje. Natomiast w tych tutaj okolicznościach sprawy przepisy kodeksu cywilnego nie mogą mieć zastosowania do niniejszej sprawy. Dlatego też sąd apelację jako bezzasadną oddał na podstawie artykułu 385 KPC. To wszystko, dziękuję bardzo. Pan jest reprezentowany przez profesjonalnego. Rezygnuję w takim razie. Jestem zwolniona od rezygnuję z profesjonalnego w takim razie. Zrezygnował. Tak? On ma obowiązek jeszcze 2 tygodnie działać w pana imieniu. W takim razie chciałem się dowiedzieć o środkach odwoławczych. Wyrok jest prawomocny, natomiast sprawa jest kasacyjna. Decyzja jest wymiarowa, więc nie wiem, czy tutaj nie kasacyjna. Więc wyrok jest prawomocny. Bez możliwości skargi. To wszystko czeka. Tak. Generalnie to, co powiedziałem przedtem, wszystko się stało. Bym musiał bardzo się zdziwił, gdyby był wyrok inny, czyli nie musi mnie pani ratować, reanimacji też nie będzie potrzeba. Orzeczenia starostwa proszę państwa, w Zgierzu. Wyrok nie mógł być inny. Państwo nasze musi od nas zbierać te pieniądze, ponieważ gdyby nam zbierało te pieniądze, by się rozpadło. Czyli to był wyrok ewidentnie pod potrzeby władzy, nie pod potrzeby obywateli. Artykuł 31 mówi wyraźnie, co władza może nam narzucić w formie ustawy. I władza nie może nam narzucić, żebyśmy się ubezpieczali sami dla siebie. Ale władza potrzebuje naszych pieniążków. I to było właśnie pokazane. Czyli co? Wniosek jeszcze jeden. Sąd jako instytucja, która jest zasilana z budżetu państwa, nie reprezentuje interesów obywateli, tylko reprezentuje interes państwa, a właściwie władzy państwowej. Właściwie to już wszystko na ten temat. Pięknie tylko, że sprawa nie będzie z możliwości złożenia kasacji, gdyż to przeskoczymy dzięki temu następny etap i pójdziemy dalej. Czyli? Oczywiście będziemy się odwoływać dalej, prawdopodobnie już do Strasburga albo do Trybunału Konstytucyjnego, ale muszę ustalić z adwokatem, bo aż taki dobry w tym nie jestem. Dziękuję ślicznie. My dziękujemy panu. Że pan się podjął.